Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, powstało dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka oraz Fundacji One Day. Partnerami dystrybucyjnymi są Audioteka oraz Radio Tok FM. W poprzednim odcinku sprawca krótko przed śmiercią Julii wyszedł z aresztu na wolność. Ona się dowiedziała, bo do mnie z sądu zadzwonili. Dobrze jest zapewnić tę osobę, że zrobimy wszystko, aby była bezpieczna. Moje pierwsze wejście do internetu było wow, zamek. Tylko tam wiedzę zdobędziesz, tylko tam szczęśliwa będziesz. Internet potwierany, imprezy na całego, że po prostu pod kościołem było słychać. Poszła od razu na łóżko, zakryła się koło, tam zaczęła płakać. Mówili wprost, tak, że naturalnie jest fajny, bo tam nie ma kamer, tak? Z tego, co ona mówiła, to lubiła się sobie lekko przyćpać i tam jakichś chłopaków do pokoju sprowadzała. I co z tym adresem? No, ale co z tego, że ci podam adres, jak policja ma być u mnie i ja mam wszystkie rzeczy inne też. Jeden rok i trzy zagadkowe śmierci. Co łączy Nicole, Julię i Kamilę? Czy to przypadek, że wszystkie chodziły do tej samej szkoły? Nazywam się Barbara Sowa, a to jest Śledztwo Pisma. Reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Odcinek szósty. Rachunek krzywd. To już ostatni odcinek drugiego sezonu Śledztwa Pisma. Aby poznać jego bohaterów i w pełni rozumieć historię, którą opowiadam, zacznij słuchać od początku. Imiona niektórych rozmówców zostały zmienione. Jak pamiętasz, Paweł, mężczyzna, który po śmierci Nicole interesował się jej telefonem, po raz pierwszy pojawił się w trzecim odcinku śledztwa. Ani Adrian, ani Magda, czyli dwoje bliskich przyjaciół Nicole, nie słyszeli o nim zbyt wiele. Dziewczyna coś wspominała, że kręcił się koło niej jakiś starszy facet, ale mówiła, że go olała i było po temacie. Dopiero Roxana, kuzynka Nicole, która znała Pawła osobiście, powiedziała mi więcej. O tym, jak Nicola i Paweł się poznali i jak według Roxany dziewczyna wpadła mu w oko, że razem brali narkotyki. A w niedzielę, kiedy wszyscy dowiedzieli się, że Nicola nie żyje, mężczyzna chciał odzyskać jej telefon, który przez weekend miała ze sobą Weronika. I o tym, że dzień wcześniej, w noc śmierci dziewczyny, niespodziewanie pojawił się u znajomej Roxany ze śladami krwi na butach. Posłuchaj całej rozmowy Pawła i Weroniki, której nagranie dostałam od Roxany. Halo? No halo, i co z tym adresem? No ale co z tego, że ci podam adres, jak policja ma być u mnie i ja mam wszystkie rzeczy i mam też. No, ale to wyłączyli ten telefon, a słuchaj, a ten, o której to się stało? No jakoś w nocy, nie wiem o której, no około 23:00. A ty tych chłopaków tak widziałaś, żeby opisać ich? No nie, wiem, że tylko dwóch młodych jakichś. Ale tak widziałaś ich gdzieś z daleka, czy coś takiego, opisałaś ich? No nie, no ja widzę, jak to wszędzie ciemno, muzyka głośna i w ogóle nie byłam w stanie, ja... No skąd ja mogłam przewidzieć, że tak będzie? Ona sobie siedziała z nimi normalnie. Siedziała, załóżmy, jakieś tam, wiesz, śledztwo idzie? Szukają ich? No tak, no jest śledztwo, oni mają być u mnie, mają przesłuchanie robić. No nie wiem, no ogólnie śledztwo, bo i zdjęcia jej zrobili, Nicole, że no już nie żyje i koleżanka rozpoznała ją. Tak, to była z wami? No nie było jej z nami. A jaka koleżanka ją rozpoznała? No ze studii, ona po prostu dowiedziała się ode mnie i pojechała na komisariat i się dowiedziała wszystko. No a kto miał się dowiedzieć, jak w ogóle praktycznie rodziny nie ma. No ja rozumiem cię właśnie. I ona to jest bankowo, tak? No tak, na pewno to jest ona. Bo była mocno porozwalona, widziałeś te zdjęcia? No tak, no ja nie, ale koleżanka to widziała na komisariacie. No ale to już chodzi o coś tam, jak jakaś zgwałcona była albo coś takiego? No nie wiadomo właśnie, będą chyba to badać. No ogólnie oni myślą, że ona samobójstwo popełniła. Nie, no i właśnie kurwa, policja tak działa właśnie. Wiem, bo ja mam tam koleżankę kurwa w tym barze. Myślę, że coś, albo znasz tych chłopaków, albo coś. Nie, no gdzie? Nie. Ja ich kurwa prędzej znajdę. Kolega mój, Rafał taki, pojechał na komisariat, bo dzwonili do niego i powiedział, że dam już na tym, tylko się coś dowie, jak co mu powiedzą.
Bo to, jak będę coś wiedziała... A gdzie macie ten internet? No bo to... No, no, gdzie, gdzie wy tam śpicie? Jest blisko od tego klubu? Ja nie rozumiem, co? Mówię, blisko od tego klubu wy śpicie? Jak śpicie? W ogóle ci nie czaję, facet. No ten kurwa internet gdzie macie? Gdzie ona tam spała? No w domu dziecka, no ale ona nie spała. Ona w nocy wyszła i ją pierdolną pociąg i nie żyje dziewczyna. Ja nie wiem, co sobie wjeba, jeżeli gdzie my śpimy. Ja śpię u siebie w domu, ale ona miała być ze mną, miała wrócić ze mną, a nie wróciła. No, a ale... u mnie no to jest w domu dziecka, w wiele. No, ale ja cię rozumiem, ale kurwa i telefon dziwnie się znalazł, kurde. Ona tam, przecież z telefonem się chodzi zawsze. No ale ty jakieś jest, masz chyba niedojebanie mózgowe. Ona mi telefon dała i rzeczy, bo zawsze ja byłam na ogarze i zawsze ja jeszcze ci pilnowałam. To co miałam postawić jej rzeczy, bo ona znikła, no to wzięłam do siebie, bo liczyłam na to, że ona wróci do mnie. I mocno była najebana? No była najebana i to grubo. Weronika ostatecznie telefonu mu nie oddała. A ja miałam coraz więcej wątpliwości. Odsłuchiwałam nagranie wiele razy. Mężczyzna brzmiał, jakby się przejął tragedią Nicoli. Może zwyczajnie chciał ustalić, co się stało tej nocy. Czy podejrzenia, o których mówiła mi Roxana, miały uzasadnienie? Chciałam je skonfrontować z ustaleniami śledczych. Rzecznik prokuratury Tomasz Czułowski w czasie jednej z rozmów przez telefon opowiadał mi, że miał dyżur w tym dniu, w którym zginęła Nicola. Zapewniał, że to było rzetelne śledztwo. Sam widział nagrania z monitoringu, z których wynika, że dziewczyna w chwili, gdy weszła do klubu, była agresywna i pijana. Na tory weszła sama. Oczywiście pytałam go też o podejrzenia Roxany. Po kilku tygodniach napisał mi tylko, że w toku śledztwa nie przesłuchiwano Pawła i nie weryfikowano jego alibi. Co więcej, przeczytałam, że oprócz babci nie przesłuchiwano też innych członków rodziny Nicoli. Czyli najwyraźniej również Roxany, jej kuzynki. Czy prokurator uznał, że wersja Roxany jest niewiarygodna? Nie włączył jej zeznań do śledztwa? Na to pytanie już nie dostałam odpowiedzi. Próbowałam to podsumować. Jeśli Nicola spotkała się tego dnia z Pawłem, to zapewne wcześniej umówiłaby się z nim przez telefon. Zostałby jakiś ślad tej konwersacji. Nie wierzę, że to umknęłoby śledczym. A krew na butach? Równie dobrze mogła to być jedynie spekulacja. Koleżanka Roxany, którą w noc śmierci Nicoli odwiedził Paweł, nie chciała rozmawiać, a mężczyzna był nieuchwytny. Nie odpisywał na moje wiadomości. Nikt nie wiedział, gdzie go mogę znaleźć, a numery telefonu, które zdobyłam, były nieaktywne. Straciłam już nadzieję, że go namierzę. Natomiast po wielu tygodniach udało mi się w końcu namówić na wywiad Weronikę, która tej nocy była z Nicolą w klubie i miała jej rzeczy. Od dawna próbowałam się z nią spotkać. Byłam nawet pod jej mieszkaniem w Lubomierzu. Ostatecznie rozmawiałyśmy przez telefon. Weronika wolała taką formę kontaktu. Dlaczego tak długo mnie zwodziła? Twierdzi, że się stresowała. Od roku chodziła na psychoterapię. Nagły skok w dorosłość i wyprowadzka z domu dziecka, a potem śmierć Nicoli, przygniotło ją to wszystko. Dlaczego Nicola wyszła bez kurtki i telefonu? Weronika twierdzi, że wszystkie wartościowe rzeczy zostawili w aucie. Z tego, co ja pamiętam, no to tak, no Nicola już, no wiadomo, była na dobrej bombie, że tak powiem. No po prostu wypiła troszkę, tak? Ja tak samo. Tylko, że no Nicola już naprawdę była w takim stanie, no, zaawansowanym, tak powiem. I się nie umawiała na imprezę, na pewno nie, bo to był spontan, tak powiem, bo kolega do nas zadzwonił i się pytał, czy idziemy na imprezę. Nicola tak zbytnio nie chciała ogólnie, ale ja chciałam, bardzo to było, wiadomo, z takim imprezem, w ogóle z Nicolą i w ogóle. Na pewno na Facebooku nie pisała z kimś takim, żeby się spotkać w tym klubie. A skąd wiesz, że nie pisała, żeby... No, dlatego, że telefon zostawiła w ogóle w aucie. Ja jej rzeczy miałam w worku. No i potem po prostu, no nie wiem, no... No na pewno nie, bo powiedziałabym mi, że na przykład znajomym jeszcze będę mi w ogóle nie odstawiła telefon, bo to był nowy telefon. Weronika nie pamiętała, z kim Nicola tańczyła na parkiecie. Nie potrafiła opisać tych mężczyzn. Wyjaśniła też, że kłótnia z Rafałem, o której wspominali mi jej znajomi, wybuchła, gdy Nicola już się zgubiła. Całą czwórką jej szukali. Ale towarzyszom skończyła się cierpliwość. Oni mieli w dupie. No ja zaczęłam płakać i w ogóle, i Rafał był wkurzony, że ja Nicola to takie patologia i w ogóle, tak nas nazwał. I ja potem powiedziałam do honoraty, że nie ma Nicoli i chuj mnie to obchodzi, że ja nie idę.
Rafał oczywiście, jego propozycja była taka, że poszła z jakimś chłopakiem się wykazać, o tak. O 1:00 w nocy była w domu. Dlaczego przez tyle czasu nie zgłosiła sprawy na policję? Z początku nie dopuszczała myśli, że Nicole mogłoby się coś stać. Nie chciała też, żeby dziewczyna miała problemy w domu dziecka. No, ja już stresowałam się całą sobotę. No, a w niedzielę rano się dowiedziałam, że Nicole nie żyje. I więc ja nawet nie wiedziałam, jak mam się dzwonić i powiedzieć. No, nie wiem, jakoś też... No, kurde, no nie wiem, jakoś tak... Weronika twierdzi, że nie dotykała telefonu Nicole. Gdybym miała ten telefon odblokowany, to ja bym, znaczy, kurczę, SMS, no nie wiem, patrzyłabym, przeglądałabym, z kim napisała, czy coś, cokolwiek. A ja się bałam tego telefonu dotknąć, nawet jakiej babcie dzwoniła, żeby, no bo co miałam powiedzieć, no ten telefon leżał tylko, ona była dostępna, bo ja sama pisałam do niej. W końcu zapytałam, czy tego wieczoru brali narkotyki. Nie, nie, ziółko tam potrafiłyśmy zapalić, ale narkotyki to na pewno nie, że tam z jakiegoś czacha. Przecież my byliśmy w domu dziecka, tak? To na pewno nie było takiej sytuacji, że Czech był. No bo przecież robili nam narkotyki, tak? A plotki to zawsze będą. Tak samo jak mówię, w dniu śmierci ja się niby pokłóciłam z Nicolą, no to też jest w ogóle nowość. No zresztą, no to jeżeli mieli ciało Nicoli, mogli zrobić badania, tak, tego narkotyków i by wyszło, czy Nicola brała cecha, czy nie brała cecha, jak to pani powiedziała. Podejrzewałam, że Weronika nie mówi mi całej prawdy. Nie tylko o narkotykach. Powiedziała, że bała się dotknąć smartfona Nicoli, a od Roxany usłyszałam, że właśnie przez ten aparat rozmawiały w niedzielę. Uznałam jednak, że konfrontacja nie ma sensu. Zrozumiałam, że Weronika jest kolejną ofiarą tej tragedii. Zapytałam tylko o Pawła. Weronika twierdziła, że go nie zna, a i Nicola o nim za wiele nie opowiadała. Powiedziała mi tylko sytuację, że kiedyś, no, była na imprezie i on był busem. I że w ogóle jeździ sobie busem gdzieś tam po Niemczech, że tak naprawdę on nawet nie ma, no taki bardzo podejrzany typ tego chłopaka. No ale że na imprezie była, to była z nim w busie, no i tam doszło tam, no między innymi, nie wiem, to powiedzmy, bo całowali się coś takiego, ale czy jakiś, nie wiem, sponsoring, czy coś takiego, no to ja nie mam pojęcia, już tak naprawdę, no nie wiem. Weronika przyznała, że Paweł szukał z nią potem kontaktu. Tylko później właśnie odzywał się do mnie, że na piwo się umówić. Ale ja miałam partnera i napisał mój partner do niego i on się odwalił, tak? Gdy kończyłam pisać scenariusz do ostatniego odcinka, miałam za sobą 7 miesięcy prac nad śledztwem. Kilkadziesiąt godzin nagranego materiału i ponad 6000 kilometrów na liczniku auta. A mimo tego wciąż dręczyły mnie pytania. Co mi umknęło? Czy mam pełny obraz tego, co wydarzyło się w życiu dziewczyn? Czy jest ktoś jeszcze, kto powinien wystąpić w tej historii? O przyczynach dramatycznej decyzji Julii opowiadałam ci w poprzednim odcinku. Do zamknięcia sprawy Nicoli brakowało mi tylko Pawła. A Kamila? Odpowiedzi, jakie przesłała mi dyrektorka szkoły w Lubomierzu, rzuciły nowe światło na prawdopodobne przyczyny jej zgonu. Po śmierci Julii Kamila została wytypowana do grupy ryzyka. Dziewczyny były ze sobą związane. Wychowawcy wiedzieli też, że kilka miesięcy przed śmiercią Julii Kamila straciła ukochanego dziadka. Kamila nie chciała się spotkać z psychologiem. Dlaczego? Dyrektorka tłumaczyła oględnie, że uczniowie z małych miejscowości kryją swoje problemy i wstydzą się. Często sami rodzice każą im siedzieć cicho. Wydaje się, że chętniej z pomocy korzystają uczniowie z większych miast, gdzie istnieje duża anonimowość. Kamilę wspierał za to jeden z wychowawców, nauczyciel lotnictwa, do którego miała zaufanie. Cytowałam go w pierwszym odcinku śledztwa. W grudniu, przed śmiercią Kamili, nie zauważył żadnych objawów załamania. Z Kamilą był jednak inny problem. Dowiedziałam się, że dziewczyna 2 razy zasłabła na terenie szkoły. Bywało, że wychowawcy jechali z nią do szpitala. Powód? Dieta, bo Kamila odmawiała jedzenia niektórych pokarmów. Oraz astma. Od koleżanek wiedziałam, że Kamila nie lubiła posiłków w szkolnej stołówce. Praktycznie nie jadła kolacji. Często rezygnowała z obiadów. Żywiła się chińskimi zupkami.
Jej mama przyznała, że dziewczyna brała wałówkę z domu, bo z początku trudno jej było przestawić się na jedzenie w internacie. Ale potem już nie narzekała. Do jednego z zasłabnięć doszło, bo Kamila nie miała ze sobą leków. Najwyraźniej stan zdrowia dziewczyny był o wiele poważniejszy, niż mówiła mi wcześniej jej mama. Czy w dniu zaginięcia nie wzięła ze sobą inhalatora? Pani Teresa twierdzi, że leku nie znaleziono przy ciele, ani w plecaku. Czy to możliwe, że córka dostała ataku astmy i zasłabła? Straciła przytomność i zamarzła? Konsultowałam to z profesorem Markiem Kulusem, kierownikiem Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zastrzegł, że od lat nie mieli w klinice śmiertelnych przypadków astmy. Tłumaczył, że ciężkie przebiegi astmy są dziś dużą rzadkością, choćby z uwagi na jakość dostępnych leków. Jeśli wystąpił klasyczny napad astmy o gwałtownym przebiegu, badanie histopatologiczne wykazałoby stan zapalny w oskrzelach, tłumaczył mi lekarz. Nie wiem jednak, czy takie badanie w ogóle wykonano. Od profesora Kulusa dowiedziałam się jednak, że nastolatki są w grupie ryzyka, bo często zaprzeczają chorobie. Nie chcą się przyznać, ukrywają inhalator, bo boją się rówieśniczej izolacji. Tracą czujność, jeśli astma jest niekłopotliwa, a napady rzadkie. Wśród czynników ryzyka nadreaktywności oskrzeli jest zarówno zimne powietrze, alkohol, jak i dym papierosowy. Przypomniałam sobie wtedy, co powiedziała mi Patrycja, kuzynka Kamili, o dniu jej zaginięcia. Rodziny Patrycji i Kamili dzielą ten sam dom w Rębiszowie. I ja zeszłam na dół, bo jej mama czy Kamil dla mnie była, bo nie pamiętam. I właśnie Kamila się mnie zapytała o dwie książki, chyba niemiecki i angielski. Czy mam jej je dać, to je zaniosłam i wiem, że już wtedy była taka wkurzona. A na co była wkurzona, myśli, wiesz? Nie wiem, dałam jej te dwie książki i zapytała się mnie, czy mam papierosa. Ja wiem, że ona nie pali i to mnie tak zmyśliło. I poszłam do jej mamy się tam ugadać ze książkami, później wyszłam i już nie widziałam, bo już nie stała. Ona była tam na progu przed domem i już jej wtedy nie było. Patrycja twierdzi, że Kamila nie paliła, ale mama dziewczynki, pani Teresa, przyznała, że kiedyś znalazła w jej pokoju paczkę. Zapytałam ją o to, jak poważne były ataki astmy córki. No mówię, raz na jakiś czas się zdarzało, że po prostu gdzieś miała problemy z tym oddychaniem. I jak to wyglądało? Zazwyczaj jeśli miała atak, czy to był bardzo poważny atak, czy... Nie, jeżeli miała inhalator pod ręką, no to praktycznie była chwila, no to parę minut i już było... O wszystkim. Mama Kamili twierdzi, że mieli w planach zrobić spirometrię i badania wysiłkowe, które pozwoliłyby ocenić stan zdrowia córki. Ale nie zdążyli. Z długo oczekiwanej odpowiedzi prokuratury w Jeleniej Górze dowiedziałam się, że we krwi Kamili nie wykryto żadnych substancji psychoaktywnych. Tylko alkohol. I to całkiem sporo, 1,4 promila. O jakich nieustalonych substancjach, które mogły się przyczynić do jej śmierci, pisał prokurator w postanowieniu o umorzeniu śledztwa? Waldemar Engel, który przeprowadzał sekcję zwłok Kamili, nie chciał rozmawiać o jej wynikach. Wyjaśnił bardzo ogólnie, że akt zgonu zazwyczaj przygotowuje się, zanim lekarz dostanie wyniki toksykologii. Trzeba przecież wydać ciało bliskim, aby mogli pochować zmarłego. Na wyniki badań najwidoczniej nie czekał też prokurator, wysyłając postanowienie o umorzeniu śledztwa. Mogę się tylko domyślać, jak bardzo się śpieszył, skoro rodzina najpierw dostała świstek bez podpisu, a dopiero potem ważny dokument. Wzmianka o nieustalonych substancjach zachęciła rodzinę do tworzenia teorii spiskowych. Skoro chodziło o alkohol, to dlaczego nie napisano tego wprost? Marek Śledziona, który prowadził śledztwo, tłumaczył mi przez telefon, że prokurator nie ma obowiązku wyjaśniania, jaka jest dokładna przyczyna zgonu, ale czy był on wynikiem udziału osób trzecich. O szczegółach postępowania nie chciał mówić, z uwagi na rodzinę i drażliwe, prywatne kwestie dotyczące zmarłej. W oficjalnej odpowiedzi wyjaśnił tylko, że czas trwania śledztwa, umorzonego po 2 tygodniach, był zdeterminowany tokiem czynności, jakie należało wykonać. Przesłuchano 12 świadków. Wątku ewentualnego gwałtu nie potwierdzono. Rzeczy Kamili, plecak, ubrania, portfel i telefon rodzice odzyskali po 7 miesiącach.
po pisemnej interwencji sporządzonej z moją pomocą. Wszystko wskazuje na to, że w dniu zaginięcia Kamila mogła dostać ataku. Był chłodny grudniowy wieczór. We krwi miała alkohol, a być może również zapaliła papierosa. Duszności i promile we krwi sprawiły, że nie była już w stanie wrócić o własnych siłach do domu. Zmarła w wyniku hipotermii. Czy tragediom dziewczyn można było zapobiec? Nicola była już dorosła. Choć nadal mieszkała w domu dziecka, to sama odpowiadała za swoje życiowe wybory. Ale Julia i Kamila nadal chodziły do szkoły. To właśnie szkoła i przede wszystkim internat były ich drugim domem. Tam spędzały najwięcej czasu. W poprzednim odcinku dużo miejsca poświęciłam na rozmowy o działaniach postwencyjnych. Ale przecież opieka pedagogiczno-psychologiczna w szkole to nie tylko gaszenie pożaru po tragedii, ale przede wszystkim profilaktyka. Czy placówka zapewniła im odpowiednią opiekę? Wielki plus dla lubomirskiej szkoły za to, że zatrudnia psychologa. W Polsce to wcale nie jest standard. Mikołaj Wolanin z Fundacji na Rzecz Praw Ucznia wylicza, że na około 20 tysięcy szkół dla dzieci i młodzieży zatrudnionych jest nieco ponad 10,5 tysiąca psychologów. I nie wiadomo, ile z tych osób pracuje w szkołach, gdzie jest więcej niż jeden psycholog. Także połowa polskich uczniów, polskich dzieci, polskiej młodzieży nie ma jak podejść do zaufanego psychologa, który będzie w ich szkole, by powiedzieć o swoich problemach, no i przez to oni się mogą potem zamykać, prawda, nie mówić o swoich problemach rodzicom czy znajomym, co może doprowadzić do takich przykrych sytuacji jak samobójstwo czy może choroby psychiczne. Fundacja na początku pandemii apelowała do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wprowadzenie obowiązku zatrudnienia psychologa w każdej szkole i audyt poziomu opieki psychologicznej. Bo szkoły to instytucja na pierwszej linii ognia w walce z plagą depresji i rosnącymi problemami emocjonalnymi dzieci. Zwłaszcza w naszym kulejącym systemie ochrony zdrowia psychicznego, gdzie na wizytę do specjalisty trzeba długo czekać albo za nią zapłacić. O dojazdach nie wspomnę. Szkolny psycholog w mniejszych miejscowościach jest często jedynym ekspertem dostępnym tu i teraz, gdy pojawiają się problemy. Sęk w tym, że brakuje na to pieniędzy. Psycholodzy dziecięcy nie garną się do tego, żeby pracować w szkołach. Obciążenie jest duże, a płace marne. O niełatwych realiach opowiadał mi Michał Naczyński, psycholog szkolny z Rybnika i członek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów. Problemem są nie tylko pensje, ale na pozór błahe sprawy, jak brak własnego gabinetu w szkole, który zapewniałby komfort rozmowy z uczniami. W związku z czym większość psychologów no nie stać na to, żeby albo się dokształcać, albo żeby pracować w jednym miejscu. Ja sam w swojej takiej szczytowym momencie ilości miejsc pracy pracowałem w trzech miejscach. Bo to rzeczywiście jest tak, że z jednej wypłaty człowiek się utrzymuje, a drugą inwestuje tak naprawdę w siebie. Problemem jest też brak superwizji i obciążenie. Psycholog szkolny najczęściej pracuje w pojedynkę. Swoich decyzji nie ma z kim skonsultować. Pod opieką ma często nawet kilkuset uczniów. Tymczasem katalog problemów, z którymi zgłaszają się uczniowie, jest coraz większy. Jak opieka w lubomirskim liceum i w internacie wyglądała w praktyce? Od Joanny usłyszałam, że zwłaszcza młodsi wychowawcy w internacie byli dla nich wsparciem. Ale nie wszyscy poważnie traktowali uczniowskie skargi czy problemy. Joanna kiepsko wspomina też rozmowę ze szkolną psycholożką. Pani psycholog była osobą, która po prostu, no dobra, mów sobie, mów, a ja po prostu posiedzę, po paznokcie pooglądam. Po prostu pani psycholog to była naprawdę jedna wielka ściema. Podobne opinie słyszałam od uczniów nieistniejącego już gimnazjum imienia Hieronima Wietora, które mieściło się w tym samym budynku. Uczniowie mieli tych samych nauczycieli i korzystali z tej samej pomocy. Jeśli chodzi o pomoc psychologiczną w tej szkole, to jest strasznie cienko, że tak powiem. Jest po prostu zerowa. No tak, tak, prawda, jest zerowa. Wielu moich rozmówców miało poczucie, że ich problemy nikogo w szkole nie obchodzą, że muszą sobie radzić sami. Opowiadali też, że uczniowska krytyka spotyka się z ostrą reakcją szkoły. Usłyszałam o dziewczynie, która poskarżyła się na Facebooku i dostała ultimatum. Kasuj wpis albo wyrzucimy cię ze szkoły. Pytałam dyrektorkę o tę sprawę.
Wyjaśniała, że nauczyciele, których uczennica oceniła na podstawie swoich domysłów, domagali się usunięcia kłamliwych wpisów, gdyż w przeciwnym razie wytoczą sprawę sądową za zniesławienie. Nie było mowy o wyrzucaniu czy o karach dyscyplinarnych. Zresztą uczennica sama korzystała z pomocy psychologicznej. Potem przyznała, że wyładowała frustrację, bo dowiedziała się, że mama nie wróci na święta i będzie sama. Do przeprosin dołączyła właśnie jej mama, która zadzwoniła z Niemiec. Zastanawiałam się, czy reakcja szkoły nie była przesadzona, ale prawdą jest, że pracę psychologa łatwo bezpodstawnie skrytykować. Wszystko czasami psycholodzy szkolni stykają się z taką opinią, że to jest osoba, która w szkole pije kawę i siedzi w gabinecie i w sumie nic nie robi. No jest to opinia dość krzywdząca, ale rzeczywiście jakby tej pracy nie widać tak od razu, co przekłada się też na takie nierozumienie naszego zawodu, tak, i naszej grupy zawodowej. Michał Naczyński wymienił mi kilka własnych pomysłów na przyciąganie uczniów. Poza uczestniczeniem w lekcjach i autorskim programem zajęć o relacjach, emocjach i komunikacji. W gabinecie ma fotele bujany, a z uczniami gra w ping-ponga. Ale to są metody skuteczne w szkole podstawowej. No ale wydaje mi się, że na przykład na etapie technikum czy liceum, to jednak ten psycholog będzie bardziej obecny w tym swoim gabinecie. Też jako taka osoba niezależna trochę od grona pedagogicznego. Bo proszę zobaczyć, jeżeli taki uczeń szkoły średniej ma przechodzić do tego psychologa i rozmawiać o czymś, co jest dla niego trudne, to potrzebuje też dużej takiej bazy dotyczącej zaufania. Jeżeli to jest taki psycholog, który, prawda, bardzo mocno, nie wiem, jest zintegrowany z gronem pedagogicznym i z nauczycielami, to niezależnie od tego, czy profesjonalnie, czy nie zachowa tą tajemnicę, to u tych nastolatków może się pojawić wątpliwość, czy oni mogą się zgłosić w ogóle do tego psychologa, czy on tego nie rozgada. Zaufanie to kluczowa kwestia. Gdy nastolatek raz się sparzy, więcej nie poprosi o pomoc. Bagatelizowanie jego problemów to prosta droga do tego, by gabinet omijał szerokim łukiem. I jeszcze zniechęcił do tego swoich znajomych. Bogdan Łużny, który obecnie kieruje miejscowym ośrodkiem pomocy społecznej, jest terapeutą po krakowskim centrum psychodynamicznym. Okazało się, że kilka lat temu ściągnięto go do pracy po godzinach w lubomirskim internacie. Miał być wsparciem dla wychowawców. Personel sobie nie radził. Nie tylko z narkotykami. Łużny pracował tam niemal 2 lata. No tak, jeżeli chodzi o tych pierwszoklasistów, no to rzeczywiście to tam się pojawiały takie kłopoty związane z tymi wątkami takimi separacyjnymi, prawda? Że gdzieś trudno im było się odnaleźć. Najczęściej to były takie zaburzenia zachowania gdzieś, no bo część młodzieży przeciwnie poczuła się bardzo dobrze z dala od miejsca zamieszkania. Ja też byłem w internacie i w szkole średniej i bardzo to dobrze sobie gdzieś tam wspominam ten okres. Gdzieś tam miałem wyobrażenie, jak to jest. Część osób rzeczywiście miała takie poważne zaburzenia, gdzie kwalifikowała się do takiego procesu leczenia, bo była też jaka grupa przede wszystkim dziewcząt z takimi zachowaniami autoagresji, czyli gdzieś tam cięcia się i tak dalej. Aczkolwiek no to nie wynikało z samego faktu pobytu w internacie. Pamiętam jedną dziewczynę, która była w pierwszej klasie, która już przyszła z takimi doświadczeniami, z wyrokiem sądu za obsuwanie z menelem w parku w wieku 13 lat. Przepraszam, że mówię menelem, ale no tak. Była dosyć dziwna sytuacja właśnie, dziewczyna miała takie duże skłonności właśnie do identyfikowania się z tym środowiskiem, a pochodziła z rodziny, wydawałoby się, w miarę normalnie funkcjonującej. Do pewnego momentu właśnie przyszli na konsultację i wówczas zrozumiałem dlaczego. Kolejne historie, które opowiadał mi Łużny, pokazywały skalę problemów, jakim musieli stawić czoła wychowawcy i nauczyciele z internatu. Ciąże 16-latek, problemy z agresją i samookaleczaniem, brak akceptacji i próby samobójcze. Właściwie tym powinni się zająć rodzice, tak? W miejscu zamieszkania powinni się leczyć. Teraz pytanie, jak można leczyć dziecko, które od poniedziałku do piątku jest w internacie? Jest jakaś luka ewidentna. A rodzice? No cóż, bywało różnie. Wychowywanie nastolatka, zwłaszcza z problemami, przerastało ich. Niektórzy wysyłali dziecko do szkoły mundurowej z internatem, licząc, że pozbędą się problemu. A wychowawcy, emerytowani policjanci czy wojskowi, naprostują im dzieciaka. Nagle jak ubiorą mundur, tak, no to
zabijać tak i będą być może bardziej poważni i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście się nie dzieje. A to, co było takie dominujące rzeczywiście, nie, w rozmowach z tymi dzieciakami, to to, że no właśnie, że one, kurczę, były wypychane do tego, nie, do tego internatu. Jak ja pamiętam, jak ja miałem iść do internatu, to ja musiałem walczyć o to, że ja chcę być w internacie, nie? Musiałem, że tak powiem, walczyć z tymi lękami mojej matki, nie? No bo to jest takie oczywiste. Natomiast tutaj tego nie widzę. Po niespełna 2 latach szkoła zakończyła z nim współpracę. Jak twierdzi Łużny, zdecydowały względy finansowe. Dyrektorka zespołu szkół w Lubomierzu wyjaśniła. Gdy został przyjęty na niepełny etat psycholog szkolny, wygasła potrzeba zatrudniania terapeuty, którego pracę bardzo szanowaliśmy. Ale potem przyznała, że szkoły same sobie nie radzą. Jej zdaniem potrzeba więcej pomocy specjalistycznej, profesjonalnych terapii prowadzonych przez fachowców, zwłaszcza psychiatrów. Eksperci, z którymi rozmawiałam, zwracali uwagę, że psycholog czy pedagog w szkole powinni być aktywni i sami wyławiać zagrożonych uczniów, szukać sposobów na to, by do nich dotrzeć, zwłaszcza jeśli uczeń jest zamknięty w sobie, jak Julia, i często opuszcza lekcje. Trudno przecież oczekiwać, żeby Wagarowicz zgłosił się na ochotnika do gabinetu i otwarcie przyznał: tak, mam problem. Z psychologiem ani z pedagogiem ze szkoły w Lubomierzu nie udało mi się spotkać. W imieniu szkoły wypowiadała się jedynie pani dyrektor, która zapewniała mnie, że stale zachęcają oni uczniów do dzielenia się swoimi problemami. W jaki sposób? Dyrektorka wymieniała obchód pokoi w internacie w pierwszych tygodniach września, czy zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych i warsztaty. W naszej opinii pani psycholog jest osobą rzetelną, kompetentną i zaangażowaną, napisała Joanna Paśko-Sikora. Na stronie internetowej szkoły, w zakładce Strefa Psyche, znalazłam zdjęcia z wyjazdu koła psychologicznego do Wrocławia. I linki do artykułów na temat fitnessu dla mózgu czy ćwiczeń z uważności. Nie ma tam telefonu ani adresu e-mail do pani psycholog. W trakcie pandemii szkoła publikowała za to telefon do powołanego w tym czasie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Lwówku Śląskim. To efekt najnowszej reformy resortu zdrowia i dowód na to, że powoli coś się rusza w temacie ochrony zdrowia psychicznego. Zadzwoniłam tam, żeby sprawdzić, ile czasu trzeba czekać na wizytę. I byłam zbudowana, bo okazało się, że termin znaleźli już 2 dni później. Sęk w tym, że w całym Dolnośląskim takich ośrodków jest jak na razie 9, z czego 6 we Wrocławiu. To, co mnie jeszcze pozytywnie zaskoczyło, to fakt, że wielu nastolatków, z którymi rozmawiałam, otwarcie przyznawało się do tego, że potrzebowali pomocy. Nie kryli tego. Byli dojrzali i świadomi, wolni od stereotypów. Podziwiałam ich za to. Magda, przyjaciółka Nikoli, opowiedziała mi, że w gimnazjum walczyła z depresją. Ale jak ocenia, odpowiednią pomoc znalazła dopiero poza szkołą. Nie było pomocy w ogóle. I to się nie zmieniło do tej pory, bo gadałam z kuzynką, która do tej pory chodzi do szkoły. Koleżanka jej zgłosiła, że koleżanka ma myśli samobójcze, że ma taką po prostu jakąś... No, sama sobie to stwierdziła, może tak nie jest, może dziewczyna sobie nakręciła, ale zgłosiła do pedagoga w gimnazjum, że... no po prostu dziewczyna ma jakiś problem. To pedagog powiedział, że z nią porozmawia. Porozmawiał z nią raz, powiedział jej: nie macie, wszystko będzie dobrze. I tak się skończyła rozmowa. A dziewczyna mogła być kolejną osobą, która się, nie wiem, popełni samobójstwo. Bo taka jest prawda. No, dlatego tutaj nie ma pomocy. Ja pamiętam zresztą, jak też, jak ja chodziłam tutaj, to oni, żeby po prostu łatwiej im było wysłać osobę z podejrzeniem jakiejś depresji, nie depresji, na badania narkotestem, że czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, bo jak głównym powodem depresji było już to, że ktoś ćpa. Nie może ktoś po prostu mieć złych relacji w domu, nie ma innych powodów po prostu. To wszyscy byli spychani tak naprawdę na jedną linię, wszyscy byli ćpunami i z dzieci ćpunów robili. Mhm. Czy też od razu usłyszałaś, że od razu cię wysłali na narkotesty? Tak, ja miałam narkotesty w szkole. Tak, w szkole.
poszłaś po prostu podzielić się problemem i co, wysłali cię na rady? To nie było tak, ja nie chciałam chodzić do szkoły. Magda dziś jest pewną siebie, piękną, młodą kobietą, która potrafi mówić o swoich uczuciach. Wie, jak ważne jest, by nie dusić problemów w sobie. Nauczyła się tego w czasie spotkań z psychoterapeutą. Dziewczyna krytycznym okiem patrzyła na swoje otoczenie. Nie miała też dobrej opinii o lubomirskim internacie. Mówiło się złe rzeczy. To znaczy? No, że tam jest po prostu syf. I to jest takie... No, patologia tam się szerzy. Potem gdzieś te dzieci tam chleją, gdzieś pijane wracają. Wiesz, zresztą jak ja pamiętam, jak ja chodziłam tu do gimnazjum, tak jak licealiści przychodzili, to ja wiem, co oni tam robili. Bo ja tam miałam UF na sali w internacie. To tam były zadymy nieraz, że po prostu bardzo dużo osób wylatywało z internetu przez to, że pili czy palili w pokojach. No tam o pani to już nie wspomnę. No dużo jest narkotyków? W Żołomierzu strasznym. To jest co druga osoba. Taka jest, chodzi zabrana. Zapytałam więc, jak szkoła walczy z narkotykami. Dyrektorka przyznała, że sytuacja była poważna kilka lat temu. Jako jeden z powodów wskazując braki kadrowe w lokalnej policji. Kilku przeciążonych pracą policjantów na powiat, który liczył kilkadziesiąt wsi i miasteczek, to zbyt mało, napisała. Ale jej zdaniem problem dziś jest marginalny. Dealerzy zniknęli ze szkoły i z internatu. Ryzyko wpadki było dla nich zbyt wielkie. A to wszystko dzięki akcji Stop Narkotykom, jaką szkoła zainicjowała z policją. To władze miasta sfinansowały nadgodziny dla funkcjonariuszy. Policja zaczęła się częściej pojawiać na terenie szkoły i internatu. Rzeczywiście, od uczniów słyszałam, że regularnie zdarzały się wyrywkowe kontrole prowadzone przez policjantów z psami. Dyrektorka wyliczała też, że zakupiono narkotesty, pakiet filmów edukacyjnych o zgubnym wpływie nadużywania alkoholu czy narkotyków i alko oraz narkogogle, które miały uświadamiać, jak alkohol i środki psychoaktywne upośledzają zmysły. Niestety, to, czego o narkotykach w życiu młodzieży dowiedziałam się od znajomych Nikoli, Julii i Kamili, przeczy temu optymistycznemu obrazowi. Na początku tego odcinka opowiadałam ci o Pawle i o jego rozmowie telefonicznej z Weroniką, przyjaciółką Nikoli. Wiedziałam, że powinnam do niego dotrzeć i zweryfikować, czy podejrzenia Roxany były uzasadnione. Z opowieści Roxany wynikało, że Paweł pojawił się w Lwówku dość nagle. Twierdziła, że niektórzy brali go za tajniaka, bo kręcił się w środowisku osób, które biorą narkotyki. Myśleli, że może chciał do kogoś dotrzeć. Mężczyzna cieszył się ponoć dużym zaufaniem kobiet. Opanowany, potrafił słuchać. Czy mógł się podobać? Trudno było mi to ocenić. Ze zdjęcia patrzył na mnie świdrującym wzrokiem przysadzisty, zarośnięty brunet w bluzie z kapturem. Podświadomie cieszyłam się, że nie odpisywał. Ale w sierpniu udało mi się zdobyć aktualny numer. Długo zbierałam się, żeby zadzwonić. Paweł odebrał i był zdziwiony pytaniami o Nikolę. Z moich informacji wynika, że pan też się pojawił w Jeleniej Górze w piątek wieczorem. Nie, to nieprawda. Ale to jest nieprawda, nie. Ja nawet mam dowody, nawet mnie policja zapała w tym dniu w Lwówku Śląskim. A był pan w ogóle przesłuchiwany w tej sprawie? Nie. On o tym powiedział, że to niby jest to ja wymyślali. To taki chłopak tej kuzynki, bo nie wiem, że zwrotny o mnie, że ja rozdałem wszystko, chciałem jej pomóc, po prostu powydzwaniać i się tam, nie, zaopiekować. Paweł tłumaczył się, że chciał jedynie pomóc Roxanie, która załamana informacją o tragedii nie była w stanie do nikogo zadzwonić. Te zeznania rzeczywiście były bardzo niepokojące o tym, że pojawił się pan wieczorem niespodziewanie po wielu tygodniach czy też miesiącach w przerwie w Jeleniej Górze w dniu, kiedy... Nie, no, to nieprawda. To nieprawda, to jakieś pomówienia dziwne. Ponów. To już tam nie miał osądzać, bo jakbym był chyba gdzieś szukany i wzywany, no to chyba raczej bym był gdzieś tam, tak? Mi się z tego to chce się śmiać. No bo to jest taka teoria się pojawiła, że pan się pojawił wieczorem ze śladami krwi na butach. Taką historię usłyszałam. A no to właśnie, to właśnie mnie więcej ćpają i niech takie rzeczy mówią, no to... A wie pan, kto jest autorem tych teorii? No już mówiłem, że nie wiem, no Boże.
ale podejrzewam, że partner tej kuzynki. Ze strzęta się zazdrości, nie? Że ja tam, bo ja ją dłużej znam, tą dziewczynę, i po prostu ja tylko wydzwaniałem się nawet jej babci, bo jej babcia była w domu, nie? Nikoli babcia, tak? Tak. Mhm. No gdzie? Ja bym się dowiedział, co tam zrobił, to zostałem, chyba go udusił. A proszę powiedzieć, a co pana łączyło z Nikolą? A co? No ja ją tam 3 razy podwoziłem, ale to już kupę czasu temu, bo to jest jej kuzynka i ona gdzieś w jakichś domach takich tam mieszkała, ja nie wiem. I z tą Roxaną i kuzynką ją nieraz gdzieś tam odwoziliśmy albo coś takiego, nie? Mhm. Ja jej tam zupełnie tam nawet nie znam tej dziewczyny, bo jest za młoda do mnie. Mhm. Bo usłyszałam też taką teorię, że pan się podobno przyznał, że razem braliście narkotyki. A, to już w ogóle pomówienia. Zapytałam Pawła, dlaczego tak interesował się telefonem Nikoli. Ale nas zadziwiło to, bo ta Roxana płakała. Jeżeli ktoś mówi, że ona nie żyje, a jest aktywna na Facebooku, no to chyba bardzo dziwne, tak? I dzwonimy pod ten telefon, a jeszcze ktoś go odbiera. No to w ogóle to było dziwne do mnie. A telefon to jest najgłówniejszą rzeczą taką do sprawy, tak? Tylko policja nie potrafiła go zabezpieczyć, albo ona nie powinna, jak wie, że koleżanka zginęła, to go oddać. Paweł zaprzeczył, że zna kogokolwiek ze znajomych Nikoli, którzy byli z nią w klubie. Na pytanie o to, co wydarzyło się jego zdaniem w Skylabie, odpowiedział. Szczerze nie wiem, bo ta później, co tego Roxana mi opowiadała, to 2 tygodnie przed tym gdzieś tam zęby wybiła, jakieś towarzystwo spadło, takie dziwne, nie wiem. Mhm. Ale mówi pan o tym towarzystwie, które było z nią w Skylabie? Nie wiem, szczerze, kto tam był i tak dalej, tak? Ja nawet nie wiem, gdzie ona była dokładnie i powiem, że Jelenia Góra, bo ja tam Jeleni to nawet nie są. Nie zna pan tych, no bo ja słyszałam, że pan też nie, bo, ale to, że pani to ja mam 35 lat, a ona miała 20, tak? Gdzie to nie mój w ogóle wiek, żeby być z gówniarzami, bo ona dzień dobry więcej mi mówiła, niż ja ją znałem. Czy wszystko, co usłyszałam, to rzeczywiście pomówienia? Po rozmowie z Pawłem poczułam, że doszłam do ściany. Nic więcej już się od niego nie dowiem. A może rzeczywiście to Roxana wyciągnęła zbyt daleko idące wnioski i w żałobie stworzyła taką teorię spiskową. Zresztą im bliżej byłam końca tego śledztwa, tym wyraźniej widziałam, że wielu moich rozmówców nie było ze mną szczerych. Niektórych zawodziła pamięć. Ktoś starał się wybielić albo gryzło go poczucie winy. Jeszcze inni zwyczajnie się bali. Docierało do mnie, że na podstawie tego, co udało mi się dowiedzieć, sama muszę zacząć pisać w głowie najbardziej prawdopodobny przebieg wypadków. Co wydarzyło się w piątkowy wieczór 5 kwietnia 2019 roku? Nikola z przyjaciółmi przyjechali do Skylabu mocno podpici. Wcześniej próbowali załatwić narkotyki. W Lubomierzu nie zdążyli. Czy kupili je później? Nie udało mi się tego potwierdzić. Nie mogę jednak wykluczyć takiego scenariusza. Po rozmowie z ekspertem od toksykologii, którą przytoczyłam w 3 odcinku śledztwa, wiedziałam, że niektóre substancje stosowane do produkcji dopalaczy bardzo trudno wykryć. Ale jeśli spotkali się z dealerem, to raczej w drodze do Skylabu, a nie na imprezie. Podróż powinna im zająć 30 minut, a jechali niemal 4 razy dłużej. Czy w tym czasie spotkali się z Pawłem? On sam zaprzecza. Trudno mi też uwierzyć, że prokuratura nie wzięłaby tego pod uwagę, weryfikując zeznania Roxany. Dlaczego jednak nie przesłuchali Pawła? Do dzisiaj nie uzyskałam wyjaśnienia. Równie dobrze mógł to być jednak ktoś inny. W rozmowach, które prowadziłam, padały oskarżenia o handel narkotykami pod adresem innych osób z grona znajomych Nikoli, Rafała i Weroniki. Z porównania informacji prokuratury i zeznań maszynisty wynika, że między wyjściem Nikoli z klubu a tragedią minęło co najmniej 10 minut. Na nagraniach z monitoringu nie widać, aby ktoś jej w tym czasie towarzyszył. Nikogo w pobliżu miejsca tragedii nie widział też maszynista. Co się wydarzyło w trakcie tych ostatnich minut? Po rozmowach z bliskimi trudno mi uwierzyć w to, że Nikola popełniła samobójstwo. Ale nie mogę tego wykluczyć. Używki zwiększają ryzyko podjęcia takiej próby. A może, jak ktoś sugerował, Nikola weszła za ogrodzenie torowiska za potrzebą. W drodze powrotnej przewróciła się i straciła świadomość. Nie zareagowała na nadjeżdżający pociąg.
Gdy zaczynałam śledztwo, mając tylko strzępki informacji, w głowie tworzyłam różne scenariusze śmierci Julii, Kamili i Nikoli. Jeden gorszy od drugiego. Wyobrażałam sobie nawet narkotykową mafię zblatowaną z policją, która swoimi mackami oplotła mundurową szkołę. To oczywiście były bzdury. Śmierci dziewczyn nie były ze sobą bezpośrednio związane. A całej historii bliżej do obyczajowego dramatu niż do serialu kryminalnego. Muszę się pogodzić z tym, że na niektóre pytania nie znajdę odpowiedzi. Zakończyć śledztwo i podsumować to, co kilka miesięcy nie dawało mi spać. Dziś mogę zrobić to z większym dystansem. Gniew, złość, poczucie głębokiej niesprawiedliwości opadły, dając miejsca na chłodną analizę. Zginęły trzy młode, wyjątkowe dziewczyny, które doznały w życiu wielu krzywd. Mimo tego miały szansę na udane życie. Ale dosięgło ich to piekielne, błędne koło biedy, uzależnienia i przemocy. Łatwo zadać pytanie, gdzie byli rodzice. Ale ja je odwrócę i zapytam, a gdzie byli ci, którzy mieli tych rodziców wspomóc? Zatrzymać to błędne koło. Dziewczyny nie żyły w próżni. Ich nazwiska i twarze, historie chorób, dramatów i problemów figurują w różnych kartotekach. W moim śledztwie skupiłam się przede wszystkim na szkole, ale to nie jedyna instytucja powołana do tego celu. Jest ich znacznie więcej. Placówki opiekuńcze, pomoc społeczna, lekarze rodzinni i psychiatrzy, a nawet księża w parafiach. Zabrakło przepływu informacji, współpracy i takiej zwykłej ludzkiej uważności. Chciałabym wierzyć, że po śmierci Nikoli, Julii i Kamili ktokolwiek wyciągnie wnioski. Patrzę na ich zdjęcia, dziewczęce twarze, tak gładkie i niewinne, że nie sposób wyczytać, ile traum skrywają. Pamiętam siebie w ich wieku. To był bardzo ważny okres, czas eksperymentów, szukania własnego ja i sprawdzania granic, no i głupich błędów. Ale też czas szukania inspiracji i nowych autorytetów. Czy Nikola poszłaby na studia, gdyby na jej drodze nie pojawiła się nauczycielka niemieckiego i pani Benia? Może wystarczyło zabrać ją na wycieczkę w góry i pokazać, że zdobycie szczytu jest możliwe. Wierzę, że tragedią można byłoby zapobiec, gdyby takich ludzi w życiu dziewczyn było więcej. Jest jeszcze jedna myśl, którą chciałabym się podzielić. Historia, którą opowiedziałam w drugim sezonie śledztwa, mogłaby się wydarzyć w każdym innym miejscu. Wykreśl Lubomierz i wstaw inną miejscowość, a problemy będą z grubsza podobne. Pod Wrocławiem, Łodzią czy Gdańskiem. Julia, Nikola i Kamila mogą chodzić do twojej klasy, mieszkać za rogiem, w klatce obok, a może nawet w pokoju za ścianą w twoim własnym domu. Zainteresuj się, zapytaj. Przekonaj, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Zawsze można pomóc. Czasem wystarczy zwykła rozmowa. Słuchaliście drugiego sezonu Śledztwa Pisma, reporterskiej historii opowiadanej tydzień po tygodniu. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i prowadzę podcast Radioaktywne oraz Zmacznego. Śledztwo Pisma śledzę od samego początku, ale ten sezon jest dla mnie szczególny, ponieważ dotyczy historii z moich rodzinnych stron. Ta historia dotyczy osób, które samotnie borykały się ze swoimi problemami. Dlatego podaję numery miejsc, do których ty, ktoś z twoich bliskich lub znajomych, może bezpłatnie zadzwonić i poprosić o pomoc. Albo po prostu porozmawiać. Jeśli zmagasz się z trudną sytuacją, nie wiesz, co zrobić, zadzwoń. Podziel się tym, co przeżywasz. Zapewnią ci bezpieczeństwo i dyskrecję. Pomogli już wielu. Zadzwoń pod bezpłatny numer 800 70 42, całodobowego centrum wsparcia dla osób w kryzysie. Możesz też napisać maila lub skorzystać z czatu na stronie liniawsparcia.pl. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży to 116 111. Jest bezpłatny i czynny codziennie, całą dobę. Podobnie jak infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz pedagogów, działająca pod numerem 800 080 222. Jeśli ty, ktoś z twoich bliskich lub osób, które znasz, doświadcza przemocy, skontaktuj się z ogólnopolskim pogotowiem dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia, dzwoniąc pod całodobowy i bezpłatny numer 800 120 002.
Śledztwo Pisma to reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Prenumeratorzy miesięcznika Pismo Magazyn Opinii oraz subskrybenci Pisma, Audioteki i Tok FM Premium mogą słuchać każdego odcinka na tydzień przed jego oficjalną premierą. Od 2 października co tydzień odcinki udostępniane są na śledztwopisma.pl, na kanałach Śledztwa Pisma, na YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i SoundCloud. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej wyjątkowych reportaży. Wykup dostęp online do Pisma i korzystaj ze wszystkich treści, w tym ponad 500 materiałów audio. To 250 godzin słuchania. Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, powstało dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka oraz Fundacji One Day. Wyprodukowała je Fundacja Pismo, wydawca miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Partnerami dystrybucyjnymi są Audioteka oraz Radio Tok FM. Drugi sezon Śledztwa Pisma prowadzi Barbara Sowa. Producentem jest Piotr Nesterowicz. Koordynatorem produkcji Mateusz Ressler. Weryfikacja faktów Marcin Czajkowski. Konsultacja merytoryczna Halszka Witkowska, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. Nagrania rozmówców wstępnie opracował Stanisław Dec. Realizacja dźwięku Maciej Zych, Wojciech Pompkiewicz. Grafika Tomasz Majewski. Muzyka Wojtek Wierzba oraz zasoby biblioteki Audio Network. Nagrań dokonano w studiu Osorno. Śledztwo Pisma wiele zawdzięcza Monice i Justynie. Dziękujemy.